Cześć, nazywam się Michał Coll. Jesteśmy w Maladze w Hiszpanii na testach nowego BMW GS 1300, dokładnie R1300 GS. Miałem przyjemność testować ten motocykl zarówno na drogach publicznych, jak i terenie. Szczerze mówiąc, jazda na drogach publicznych nie interesowała mnie tak bardzo jak jazda w terenie ze względu na zawieszenie i to, co było zawsze piętą achillesową, jeżeli chodzi o motocykl BMW, jeżeli chodzi o jazdę w terenie. W tej chwili muszę Wam powiedzieć, że to się zmieniło absolutnie w 100%, ponieważ inżynierowie BMW opracowali kompletnie nowy motocykl, zaczynając od samej ramy, zawieszenia tylnego, zawieszenia przedniego, jak i, co najciekawsze, zmienili kilka bardzo istotnych elementów w przednim zawieszeniu, a mianowicie powiększyli lagi, wzmocnili i usztywnili całe przednie zawieszenie, ale co najciekawsze, zobaczycie to u dealerów BMW, jest zamontowana na szczycie zawieszenia blacha. Jest blacha dosyć cienka, która przejmuje wszystkie niepotrzebne wibracje i stabilizuje te zawieszenie. I w tej chwili mamy możliwość czucia przedniego koła. Zmiana w jeździe tego motocykla w terenie jest absolutnie nieprawdopodobna. To jest gigantyczny skok. Ja mam przyjemność jeździć motocyklem BMW już od 15 lat. Przejechałem, myślę, że około 200 tysięcy kilometrów i zawsze to był spory problem, poruszanie się tym motocyklem w terenie. W tej chwili zmiana jest absolutnie nieprawdopodobna. Nie ma już problemu z przednim kołem, którego kompletnie nie czujemy i naprawdę trzeba mieć bardzo duże doświadczenie, żeby jeździć tym motocyklem w terenie do dnia dzisiejszego, ponieważ w tej chwili zmieniło się to w sposób nieprawdopodobny. Ten motocykl jest cały zbudowany od nowa. To, co też jest nieprawdopodobne, podczas jazdy na drogach publicznych w szybkich zakrętach jest nieprawdopodobna też różnica, jeżeli chodzi o pracowanie tylnego zawieszenia. Zostało usztywnione całe to tylne zawieszenie. Tam są trzy elementy. Sposób mocowania, sam wał kardana i tylny zawias, który przekłada się na znacząco większą stabilizację w zakrętach. Nie ma już tego przy naprawdę takiej ostrej jeździe w zakręcie, nie ma pływania tego tylnego koła. Więc reasumując, to co zostało zrobione pod kątem odczuć kierowcy, jest naprawdę zmianą gigantyczną. Ja tego nie czułem w nowym GS-ie 1250, jak się przesiadałem z starego GS-a z 2008 roku, to ja nie czułem tej różnicy, jeżeli chodzi o zawieszenia. W tej chwili jest absolutnie przepaść, motocykl prowadzi się fenomenalnie przez wiele różnych rzeczy, między innymi też przez samą pozycję, rozstaw osi, wiele elementów. Praktycznie i w teorii motocykl został zaprojektowany przez ostatnie 5 lat, bo proces, co też jest bardzo ciekawe, proces projektowania tego motocykla trwał 5 lat. Przez 5 lat inżynierowie pracowali nad tym, żeby wyeliminować wszystkie niedogodności, które były w dotychczasowym motocyklu. No powiem Wam, że to się udało. Jest absolutnie nowy motocykl, który się prowadzi fenomenalnie i na pewno przekłada się to na dużo większą frajdę jazdy w terenie. Ponieważ jeździliśmy dzisiaj około 5 godzin w terenie po bardzo krętych, górzystych drogach szutrowych, mieliśmy parę naprawdę ostrych podjazdów do góry, mieliśmy nawet odcinek w korycie suchej rzeki po dosyć dużych kamieniach i naprawdę nie ma problemu z przednim zawieszeniem. Fajnie się ten motocykl nogami trzyma, wydaje mi się, że on jest dużo węższy i przeprojektowany jest sama kanapa i to powoduje też większą stabilizację, jak się trzyma ten motocykl nogami. Więc naprawdę gigantyczna zmiana w stosunku do poprzedniego. Oczywiście jest, tak jak mówiłem,
wiele rzeczy, niewiele, wszystkie rzeczy są nowe. Silnik ma większy moment, ma więcej koni mechanicznych. Ja tego de facto nie potrzebowałem ani w terenie, ani na drodze, ale oczywiście ten motocykl w mojej ocenie zbliżył się pod kątem takiego fanu z jazdy po asfaltach zdecydowanie mocniej do XR-a, jest agresywniejszy, ale to nie było to, na co ja czekałem. Ja czekałem na kwestię jazdy w terenie i tego, jak zostanie przeprojektowany ten motocykl pod kątem zawieszenia i tego, jakie my mamy wrażenia z jazdy w terenie, więc udało się. Mamy nowego GS-a, myślę, że bardzo godnego następcę, absolutnie najlepszy motocykl w całej historii motocykli BMW GS. Dzięki wielkie.